Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet Gladiator HD. Wracamy z dobrą, nie wiem, petą, nie wiem jak to dzisiaj młodzież mówi, jestem za stary. Ale tak, na początek synchronizacja, dół, góra, no i przejdziemy do gry i tam wam opowiem, co ja robiłem, jak mnie nie było. Co robiłem, jak mnie nie było, gdzie byłem, jak nie byłem. Tu i wam powiem. No to tak, może zacznijmy najpierw od początku, to by było najlepsze. Więc co robiłem przez ten tydzień, jak mnie praktycznie nie było na YouTubach? Otóż zajmowałem się Sonic Chronicles 2. To chyba była jedna rzecz, jaką praktycznie się zajmowałem przez ten cały tydzień. Sonic Chronicles 2. Fabuła, troszkę jeszcze grafika. Znalazłem scenarzysta, znaczy scenarzysta się do mnie zgłosił. Dobry, z tego co wiem, bo w końcu no praktycznie już go znam od dłuższego czasu. I jedna formalność to po prostu wysłać mu scenariusz, on tylko tam zrobi jakąś pierwszą taką test, że tak powiem, moją sprawdzającą stronę. I praktycznie jestem już o troszkę odciążony od pisania fabuły do Chronicles 2. A troszkę jest tego, uwierzcie mi, do pisania. No i praktycznie to byłem. Planet Stygia. It's a world ravaged by continual meteor storms. Why, if not for Stygia's powerful defense shield, the entire planet would be decimated in a matter of hours. But somebody dismantled the shield's power supply. Who would do such a horrible thing to the poor people of Stygia? Ratchet? I don't know, but it sure makes for good reality HV. Stay tuned for the hottest episode of Dread Zone yet. And if you live on Stygia, the last one. Ja już myślałem, że zwali znowu winę na Ratcheta, ale najwidoczniej się myliłem. Zdarza się. No i dobra. Planeta Stygmat. Ha, ha, ha. Ale śmieszny Pixel. No po prostu. A żeś pojechał. Ała. Co ja mam zrobić? Mam to zniszczyć z tego co widzę. Tak właściwie ludzie, to uznałem innych słuchawek i one dużo bardziej lepiej wytłumiają dźwięk, więc praktycznie ledwie słyszę to, co mówię. Więc jeżeli czasem będę mówił za głośno, to przepraszam. Ojeny, to był najgorszy pomysł. Jeszcze sprzed sprawdzenia tych słuchawek, bo po prostu miałem słuchawki w komodzie stwierdzone jako zepsute, ale z jakiegoś powodu je jeszcze trzymałem. No i teraz się przydały, bo nie chciało mi się odpinać słuchawek od komputera. No i no... To był niezbyt niezbyt mądry pomysł to był. Daj! A gdzie byłem? No gdzie byłem to praktycznie nigdzie. Praktycznie, dosłownie nigdzie nie byłem. Więc... nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W pewnym razie... jedno właśnie, co się zajmowałem, to albo przypominałem sobie gier, patrz Sonic 06, albo albo graniem w jakieś gierki, albo właśnie pracowaniem nad Chronicles 2. To było moje zajęcie na ten cały tydzień. I praktycznie nic więcej, niczym się więcej nie zajmowałem. No plus jeszcze przemywanie pokoju, ale to już bardziej z takich prywatnych rzeczy. Jeśli chcielibyście, nie wiem, jakiś mój room tour, czy nie wiem, jak to się nazywa, to możecie pisać w komentarzach. Bo teraz w sumie inaczej, dosyć inaczej mieszkam, więc nie wiem, jak ktoś jest ciekawy, to
może się spytać. Ciekawość nie boli, pamiętajcie. Czasem, ale oczywiście ze wszystkim, trzeba znaleźć umiar. Mogę z tego wyjść? Nie. Po co? Dobra. I just want to do it! Ja chyba rozsadzić tam nadal te. Okej, dobra, muszę uleczyć. GG. Aaa, senpai! Senpai, please save me! Zginę! Zginę i to tak hardo! Hardo zginę! Nie! Nie chcę zginąć! Nie! Nie, proszę! Nie! Nie! No nie! Serio! Ej, no ale hamuwa! Nie. Nie no, to już była hamuwa. Tak na bogatości bym powiedział nawet. Bogatości. Hamuwa na bogatości, jaki tekst. Ja nie mogę. Hamuwa na bogatości. To będzie tytuł odcinka, o ile nie zapomnę. Ja powinienem nazywać pliki od razu z odcinkiem, jak one się mają nazywać, bo później jest taka sytuacja, że nie wiem, jak to je mam nazywać. A zwykle chodzi na to, że ja nagrywam odcinek po odcinku i albo to nie pamiętam już, jak to miałem nazwać, to czy... Wiem, że sens tego zdania poszedł pogrzebać się, że wcem już nie wstał, ale dobra. Hamowa wartości. Ja z tego będę. Uwierzcie mi, ja to będę cały czas przypominał od teraz. Hamowa na wartości. Będę musiał ten tekst sobie, nie wiem, w kalendarzu zapisać. Ojej. Kiedyś będę musiał się zebrać i zrobić jakiś fany moment. Bo po prostu ten tekst zasługuje, aby być w jakimś fany moment. I nie byłbym z sobą, gdybym czegoś takiego nie zrobił. No gin! Do it! Zrób mi przyjemność i zginę. Nie będę się cofał. Kurde, już myślałem, że mi się uda przywalić. Na bogatości. Mi się uda przywalić na bogatości w to coś. Cokolwiek to jest. Zakładam, że to by było jakieś bomby. Gdyby to były jakieś normalne okoliczności, ale to nie są bomby. Nie! 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 Just don't! Dobra, to ja może się wrócę. Także tego. No, ja jestem dobrym człowiekiem. No, a ci tu skąd? Czemu oni czy oni sami używają tego Rhino po jakimś czasie? Chyba że... Jakiś, nie wiem, maksymalne wypełnienie tego paska przekroczyłem i po prostu on się zrestartował do zera. Trochę jak w Sonicu w sumie. Ojej. Dobra, to zajmijmy się teraz tamtym. Ło! Jak ja tego uniknę? Dobra. Teraz tu przewalić. No dlaczego... Okej, teraz tam wracam.
bo nie chcę zespawnować większej ilości przeciwników, a ci też są przynajmniej troszeczkę obici. Chociaż w sumie to mógłbym tak na YOLO pójść. Ale już to zrobiłem raz i nie chcę tego błędu powtórzyć. Ale dobra, YOLO! GG! YOLO się czasem opłaca. Dobra. Więc teraz jakiś kolektor energii. Nie, zaraz. Nic nie wiem. No ale halo, po co tutaj od razu wyzywać tutaj, że nie, zaraz shield to jest tarcza jest downem. Przepraszam, czy to jest jakiś rasizm? Czy ktoś tutaj, nie wiem, ma coś do tarcz? Hello? No ja sobie wypraszam, a może ja lubię tarcze? A? I takie obrażenie, że tarcze są downami, to mnie obraża. Hello? Pyk. Swoją drogą, bardzo mi się podobało, że skomentowaliście, jaka jest ta wasza ulubiona broń. Raczcie. Nie zrobiłem tego. Że skomentowaliście, jaka jest wasza ulubiona broń wreszcie i klanku. Bardzo mi się to spodobało, że taka. No znowu to zrobiłem! Ulubiona wasza broń. Fajnie to było. Dowiedziałem się, jakie są te ulubione po niektórych bronie. Nie zapamiętałem ich, ale dowiedziałem się. O ty, to jest najważniejsze. I nie wiem, jakie dzisiaj będzie pytanie dnia. Może jaka jest wasza ulubiona część, tak w ogóle? Nie do Ratchet & Clank, bo zauważyłem, że ktoś tam chyba sobie robił określnik, nie wiem jak to nazwać. Że po prostu do Ratchet & Clank, czy tam bodajże tylko z Ratchet & Clank wybrał. I dopisał, że tylko z Gladiatora, czy coś w tym stylu. A więc nie ograniczajcie się tylko do Gladiatora, napiszcie waszą ulubioną w ogóle broń. Albo no w tym przypadku grę. A moją? Tak naj ulubieńszą grą to... jako już raczej to robiły praktycznie dwie firmy, nie liczą czterech za jednego, to chyba bym powiedział, że Tom od... Boże, kto robił te przenośne wersje Ratchet & Clank'a? Zapomniałem. Ale w każdym razie ci, co robili przenośne części Ratchet & Clank'a, to zdecydowanie Ratchet & Clank Size Matters. A druga... A ta od Insomniac to będzie Tales of Destruction. Z oryginalnej trójki to jest trójeczka, ale po prostu ze wszystkich to po prostu Tales of Destruction. To jest po prostu takie... Mua. To jest gra po prostu. To jest gra. Ja to nazywam grą. Dziękuję za uwagę. I nie mówię, że to jest najlepsza gra, bo... zapewne znalazłaby się taka osoba, która by nawiązała do Q&A, że mówiłem w Q&A, że nie ma jeszcze takiej gry, którą bym mógł nazwać niesamowitą. Albo powiedzieć, że to jest najlepsza gra, jaką grałem. Jak na razie jest to najlepsza gra z Ratchetem, w jaką grałem. A tak ogólnie to znalazłyby się lepsze. Podsuć się, Arbiter. Dobra, proszę. Bo on bierze na dwa hity tych. Po prostu czad. I okej, okay. Chyba teraz już mamy zadanie zaliczone. Tak, haha! Dziękuję. Co? Nie zrozumiałem. I teraz musimy tylko podnieść tarczę. Wow! Fajnie. Zaraz, czy tutaj przypadkiem nie musiałem wychodzić z tego statku od czasu do czasu? Tak. Sir, Merc and I will go. You brought us this far. We owe it to you.
We'll hack the core's control points. Just make sure you cover us with the hover ship. Sir, we'll take care of the control points, but we'll need the hover ship to take us there. Patrzcie. Jacy. Kurde, a ja zawsze schodziłem z nimi. Lubię się z nimi. W sumie to chyba był najmądrzejszy pomysł. Bo oni sobie po prostu sami nie dają rady. Chyba, że gdybym tutaj zmusił, żeby... Ochrania drugiego, zaraz, gdzie jest... Hello? Halo? Halo, ja to was zasłaniam, ale... No, przepraszam bardzo. Dlaczego nikt go nie osłania? Dałem wyraźny rozkaz. Dałem wyraźny rozkaz. Czemu nikt tutaj ich nie broni? Nie bronią siebie nawzajem. Ja tu mogę ich bronić, ale to zbyt długo nie potrwa. Dobra, teraz szybko go obraniaj. Obraniaj go. Dobra, rozumiem, że to tyle. Co na tym budynku jedynym. A to bez mi obrona kraju. Fu, planety. To tylko na jednym budynku opiera się cała obrona tej planety. Nie no, świetnie. Jeśli nadzieję. Po prostu temu, kto co wymyślił, przybyłbym piątkę. Taką piątkę na bogatości. Dave? Jaki Dave? Teraz muszę generator jakiś ubraniać. For some reason. Coś się fajnego odblokowało? Nie. Więc co robi Pixel? Daje tak. 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 Dziękuję. A przepraszam bardzo, że jak oni dojdą, to nie wiem, już jest game over, czy co? Chyba nie rozumiem tego konceptu. Albo jestem niedoinformowany, albo coś tu się dzieje. Dlaczego nikt tego... Trzeba, przegram to zadanie. Dobra, nic się nie dzieje. Don't do it! Nie pozwolę. Znowu się Julia burzy. Nie mogę sobie odpuścić tego tekstu. Jeżeli ktoś myślał, że ja z tym tekstem skończyłem, nie. Dobra, to było szybkie zadanie. Czarny medal zdobyliśmy. Nice. W minutę, równą minutę, nice. O, tu nie ma żadnych wyzwań. Jesteśmy blisko końca gry. Ha. 173 punkty mamy, a wymagane jest 150. W sumie, ej właśnie, jesteśmy już w tabeli? Powinniśmy być. Jestem wyżej chyba niż od Ace of Hardlighta. Ja w sumie też zobaczę od razu, czy nie ma jakichś Dread Challenge'ów. Ale nie, one się odblokowują dopiero po tych. Po przejściu turnamentu jakiegoś. No ja to dupę tak troszkę. Your ranking appears to be that of a contestant twice your size. Lel. O, jestem... 315. Nie, to nie aż czasem gorzej. No to... Jako już mamy tylko 18 minut, to lecimy z drugą planetą. Jak szybko pójdzie, to szybko pójdzie. Jak nie, to nie. Żyje się raz. A czasem 9 razy, ale to tylko w niektórych przypadkach. Nie wiem, co mówię. Okej. Okay. Ojej, nie wiem, czy to zrobię. Dobra. A więc tak, to zadanie jest inne niż wszystkie, ponieważ tu musimy znaleźć nasze roboty. I to w sumie są chyba też wyzwania, że musimy znaleźć nasze roboty. No. Więc, no nie wiem, praktycznie mi chyba zostaje jakieś jeden, jak nie dwa odcinki z reszta jeszcze. Więc sądzę, że... Oczywiście później to będzie Ratchet Clank Size Matters.
następną grą. A tak, tak tylko mówię, nie wiem właśnie do czego chciałem do powiedzieć. No, dobra. Dobra, chyba mam tutaj iść. Nice, dzięki za tą bombę. Aha! Dobra, sobie trochę nazbieram i... Rozumiem, że muszę dojść do tego autka. Gdzie składa. I nie mogę się do niego dostać, bo muszę najpierw rozwalić tych kapów. Zły. Brzydki. Znaczy, brzydki to nie wiem, to są roboty, ale... Aha! Okej, okay, spoko. No questions at all. Control points. Świetnie. Jest! Na szczęście mnie obroniłeś. Ło, stary. Więc musimy... Nie! O nie, 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 nie. Dogoń mnie, dogoń mnie, dogoń mnie. Proszę, 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 proszę. Sam to zrobiłem, serio? No to jeszcze chyba jeden punkt kontrolny. Dzięki. Nie wiem właśnie coś do mnie właśnie powiedział, ale dobra. Powiedzmy, że to był komplement. Ała. No załóżmy, że to był komplement. Tak, czysto teoretycznie. Ty mnie będziesz najbardziej. Okej, dzięki za asekurowanie mnie. Bardzo mi to pomaga. No i chyba ukończyliśmy zadanie teraz. Tylko pytanie. Takie czysto teoretyczne pytanie. Gdzie mam się teraz dostać? Gdzie to jest? Aha, no przecież mam mapę, jestem idiotą. Dobra. Nie tu. O, tu. Dziękuję. O, jeszcze nawet życie po drodze zabrałem, nie wiedziałem kiedy. Dobra, no i kolejne zadanie wykonane. Przechodzę przez te zadania jak przez masę, jak rozgrzany nóż przez masło. Przepraszam za moją wymowę. Coraz gorsza z dnia na dzień. Okej. Coś się odblokowało fajnego? Nie. Nie ma spoko hajsu. Takie rozkojarzenie wielkie. Takie, czy mam coś fajnego? Nie. Mam sporo hajsu. Najgorsze jest to, że teraz nie mam dwóch robotów, więc... więc jeden nie może osłonić drugiego, co jest taka trochę kappa, bym powiedział. Game. Czyli to był strzał za 10 minut. Rapid Fire. Co to znaczy? Pyk. Pyk! Wo! Ej, wyluzuj, wyluzuj kolej, wyluzuj. Dobra. Co ja mam zrobić tutaj? Aha, ja mam się przedostać, spoko. Arbiter mi się... podekspił. Jej, dodam 2000 powera. Pochła. Dobra, teraz tu wchodzę. Na szybkości. Aha, dobra. Wow. Pomocy. Hunter Mine nie. Scorpion Fall. Fly. Już myślałem wszystko, że mi się gra zawiesiła. Ale by to było fajne. Dobra. Dobra, dziękuję. Pyk. Ło. No to... to bym zrobił po prostu. No i nasz robocik jest tutaj, zaraz go uratujemy i wszystko będzie oki. Skill points are blooming. Nice. Snowball blossom. Mam cicy. Nie, nie znam tego tekstu.
Raz oglądałem to chyba. Ej, zaraz, to jest Nantastic, czyli że co, że pokonałem... nie wiem, limit 50? Dobra. Spoko, mogę stanąć na batonsa. Czyli innymi słowy, musimy opuszczać naszego robota. Pyk. Co nie jest aż takie trudne. Jak się ma arbitera. I arbitera z modem na elektryczne coś. Nie! Ratchet, I have spliced through communications. I will be short, as this could be traceable. Stand on the buttons to lower the containment cell. I will try to... I have no comment here. Just no. Don't do it! Nie mam ammo, więc magma kanion. Dobra, GG. Teraz poproszę o coś, co mam robić. Ale coś, co mam robić nie na bogatości. Coś mam jeszcze robić, co? Co mam robić? Ja tu czego nie widzę. Już mi to rozwalę całe. Aham, no dziękuję za wystrzelenie. Co ja tu mam robić? Ja tu nic tu mogę zrobić. O. Aha. Oni tu chyba muszą się wszyscy wyjść. Ja dopiero wtedy mogę coś robić. W sumie to po co marnuję tą amunicję. Magma Kanion też sobie poradzi. Spokojnie! Spokojnie sobie poradzi. Jeszcze jak się na odpowiedni kac animacji naciska kółko, to tak świetnie, to po prostu rapid fire jest. Co ja mam robić? Dlaczego tu żaden most nie jest? Czy coś jest? Że po prostu mam przetrwać. W sumie to by wiele wyjaśniało. A, czyli miałem przetrwać po prostu, okej. Okay. To... Dziękuję. Gdyby był tryb pierwszej osoby, to bym się jakoś upomnił, ale nie chcę mi się tego przełączać. Proszę. No i ukończyliśmy kolejny czarny medal. I odblokowaliśmy Liberator Tournament. Okej, oczywiście zrobimy nasze challenge. I znowu mamy ten pseudo wyścig. Już chyba teoretycznie chyba każdym możliwym pojazdem tu robimy ten wyścig. Licząc ten. Więc nice, bym powiedział. Dobrze się, że jest skill point, żebym przez ten challenge nie wysadził ani jednej tej bomby. Nazwę to bombą na mojej łatwości wymówienia. Chociaż założę się, że za 5 minut się będę zastanawiał, jak to... Znaczy za 5 minut już tego filmu nie będzie, ale... Powiedzmy, że za minutę będę się zastanawiał, jak to znowu nazwać. Taki już mój urok. No nie! Kurde, przerąbałem na bogatości. I koniec. Dziękuję i teraz jeszcze ostatni challenge. Spider on a wire. Co to jest? Nie no, serio. Ajajaj. Zaraz, a ja w końcu tamten challenge przeszedłem. Teraz tak zdziepko niepewności mnie wzięło. Dobra, jest jackpot.
jest Samurai Jack. Pot. Ha, ha, ha. Nie no, pizza po prostu jakiś ty śmieszny, no. Normalnie, nie wiem, kabarety się chowają. A, on mnie bije, ale w sumie nie chcę go zabijać, bo on mi oczywiście nic nie robi, a mi tylko spowalnia. Więc jak dla mnie okej. A bij se mnie ile chcesz. Możesz mi nawet nogę podłożyć. Ale tego bym nie polecał. Ale na serio, nie podchodzę. Bo na serio to się może źle skończyć. Uwierz mi. Stary, to jest... Założę, że to jest kilka dobrych ton żelaza. Więc chociaż jesteś robotem, to i tak sądzę, żebyś tego nie wytrzymał. Psychicznie. Fizycznie też, ale... Nie chcę tu dużo gadać. Ja muszę to zrobić. No nie! Nie! Kurde, nie rozbawię się z tym. Smutłem na bogatości. Przepraszam. Przepraszam. Ło! Ja to chcę. Jej! O, mój statek. Świetnie, trochę przyszabne. Brzody. Jeżeli się lepiej odwrócę, tak będzie lepiej. Jaki czas, kurde. Co ja w ten czas zrobię, co? Okej. Jestem bardzo blisko. O, już pobiłem. Zarąbiście. Tam widzę, że już jest. Kuniec, tak zwany. To sobie jeszcze jackpot, co zrobię? Czy do 60 tysięcy dojdziemy? Czy dojdziemy? Tak, doszliśmy! Jest! GG! GG, dziękuję wam za wspieranie mnie w tym. No tam jeszcze coś było, ale... A więc tak, dzięki wam serdecznie, dzięki wam bardzo za oglądanie Liberator Tournament i możliwe, że też koniec gry będzie w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa.